Witam was wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony ja, MCO, to witam was w The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wszystkie dodatki, wszystko co było do kupienia jest w tej grze aktualnie. Żadnych modów, czysta gra. Panie i panowie, Isaac jest to gra, którą można powiedzieć, że gram od początku mojej kariery na YouTubie. Tego kanału, ogólnie kariery mojej. Kariera zaczęła się 15 grudnia 2012. No więc w tym roku będzie 8 lat, jak już nagrywam filmy. Film jest bez kamerki, ponieważ uważam, że Isaac jest grą, gdzie kamerka nie jest potrzebna, a wręcz przeszkadza. Więc takie filmy za zaraz będą się pojawiać, takie jest moje zdanie, że będzie to coś fajnego do oglądania z moim głosem, tylko ale bez kamerki. No i jest to coś, do czego nie muszę się wiedzieć ogarniać, żeby ładnie na kamerce wyglądać. I tak, Isaac jest to gra, którą mam przegrane ponad 200 godzin w starego Isaaca, czyli w tego flashowego pierwszego. Mam też dużo przegrane. No i grałem masę na Spider-Modzie i Piratach, także mam dużo ogarnięty w tej grze, krótko mówiąc. No mogę sobie pokazać, widzicie, Platinum God, jeszcze nie mam wszystkiego zrobionego. Isaaca mam pokonane Delirium, a Jutasza mam pokonane Delirium, Azazelem, Edenem. I Lilith mam też pokonane Delirium, o proszę bardzo. No i tu oczywiście Forgotten, Apollyon i Keeper, no i Lost, są to postacie, których jeszcze nie skończyłem. Ostatnio wcisnąłem sobie dużo Gridier moda. Także cóż, mam odpalone na telefonie Platinum Gold, także mam podgląd na itemy, bo też nie ogarniam wszystkiego, nie ogarniam synergii wszystkich, nie ogarniam kombinacji z kartami, z blank cardem, to wiecie, to jeżeli ogarniacie tą grę, to wiecie, o czym mówię. Ja myślę, że moglibyśmy spróbować Kane'em albo Magdaleną. Blue Baby też próbowałem, ale Blue Baby jest ciężki do grania. Spróbujmy może Kane'em. Może Kane'em. Are you sure you want me to die? Okej. Okay. Get out of the Lost, no cóż. Poradzimy sobie z tym. Kane zaczyna z Lucky Foot, zaczyna z kluczem i zaczyna z trinketem, który jest Paperclip. Paperclip umożliwia nam otwieranie skrzynek bez użycia klucza, bez potrzeby używania klucza. To jest bardzo fajne. Jak widzicie, mam włączony Missing Cut, ponieważ bardzo lubię z Missing Cutem grać i jak widzicie, nie jestem najlepszy, jeśli unikaję przeciwników, ale znaczy, czy się zmieni, że moje skille się polepszą. O, mamy się troszkę z powrotem. Superowo. Gin. Jesteś bardzo potrzebny. O, Magis Faith. Nie, weźmiemy Paperclip. Paperclip się może bardziej przydać moim zdaniem, chociaż to wszystko zależy, czy dostaniemy Guppy's Tale. Guppy's Tale i Paperclip fajnie się łączą, ponieważ możemy otwierać skrzynki wszystkie, jakie nam wypadną. Dosłownie, więc to jest bardzo fajne. Mamy oczywiście też Luck z Lucky Foot, także to jest spoko. Nie chcę tego czempiona dostać. Pewnie dostałem tego czempiona. Dobra, panie czempion, wyjazd. Okej, mamy bossa już. Ja szukam oczywiście też roomu. O, tu możemy to odpalić, w sumie odpalimy to. Okej, mamy klucz i Soulhearta jeszcze nie biorę. Soulhearta wezmę, o tu byłem, no już się pogubiłem. Soulhearta wezmę na kolejne piętro, żebym miał możliwość dostania diabła. A u diabła liczymy oczywiście na Guppy's Tale, albo na Brimstone, albo na Mom's Knife, albo na cokolwiek innego. I Lemonet! Się jeszcze okaże, że do sklepu będziemy mogli wejść, to w ogóle będzie super, tu byli, prawda, to jest początkowy pokój, okej. Lewa strona i mamy Treasure Room. Co w Treasure Roomie nas czeka? O, czy to jest... To nie jest Inner Eye, prawda? Mam's Eye. No, mogłem to w sumie zrolować. Ale kto wie, może coś z tego dobrego wyniknie. Ojej, nie możemy tego otworzyć. No dobra, może znajdziemy bombę. O, tylko słuchaj, mam, teraz potrzebujemy dwóch bomb. Przydałby się teraz dwie bomby. Halo, halo. Halo, halo, panowie. Piżamki. O... Isaac jest moim zdaniem... możemy to skupować, super. Isaac moim zdaniem jest nie tyle ciężką grą, co wymaga faktycznie znania przeciwników, co robią, jak z nimi walczyć i jak się posługiwać przedmiotami. Bo niektóre przedmioty mogą pomóc, a niektóre przedmioty, jeżeli mamy jakiś przedmiot, mogą zepsuć nam grę. Przykładów jest masa, więc nie będę je teraz podawał. Też nie pamiętam, tak się broniąc. Nagrywam to dzisiaj na spontanie, chcę ogólnie zobaczyć, jak mi wyjdzie nagrywanie Isaaca, ponieważ nagrywałem Isaaca... do Isaaca wracam co kilka lat, czy kilka miesięcy, ja po prostu od tej gry nie mogę uciec, ja po prostu to wiem. Jak je streamowałem Isaaca na Twitchu, było ciekawie, bo ja na Twitchu miałem osoby, które były regularnie na moich filmach, co było bardzo fajne. Okej.
Spider-Mod. Czy Spider-Mod nam się przyda? Niekoniecznie. Tego kuponu tu ja nie chcę. Weźmy sobie kartę The Moon. No dobra. Mamy dwa guziki. Oj, nie dostaliśmy nic z Sikketomo. To niedobrze, bardzo niedobrze. No cóż. Łop. Dobra. I... O, mamy serduszko darmowe, super. A, tu był ten Sikketomo, no proszę. W najszym maszynie, jak widzicie, mam dużo, dużo, dużo tego. Chyba weźmy to. Kupon allow 6 weeks for free delivery. Czy to działa tak, że mogę tego użyć, żeby Spider-Mana teraz wziąć? Aha, to daje mi jedną losową rzecz w sklepie za darmo. No tak. Cóż, nie najlepiej, nie najgorzej. Mogło być oczywiście gorzej. No dobra, ja chcę znaleźć tutaj... Ja w sumie tą skrzynkę otworzę. Bardziej mnie ta skrzynka interesuje na bombę. Tylko gdzie ona... Tutaj, dokładnie. Dobra, przesuniemy sobie ją do... Tinted Rocka. Dobra, czy postawiłem to źle? Na szczęście. Oj, możemy tą skrzynkę otworzyć. Mamy Pepe Clip. Nice. No i tego słuchacza jeszcze nie biorę. No dobra. Czas na bossa, panie i panowie. Boss był tutaj na pewno na dole. Bossem jest Larry Junior. Niebieski by niebieski, ale przynajmniej nie dostaniemy w cheer, tak jakbyśmy dostali. Może od jakiegoś innego bossa, nie, na przykład The Hunt. Czegoś innego. No widzicie, nasz teasy, nasz shot speed up jest słaby. Damage mamy 4,20, więc naprawdę nie jest źle, jeśli chodzi o damage. Ale oczywiście, jeżeli chcemy pokonać Delirium bądź cokolwiek innego, to musimy się ostro postarać, no nie? Staram się go nie rozwalić na dwóch, bo będzie... Byłoby słabo wtedy, gdyby się rozwalił na dwa. Nie wiem, czy może w sumie nawet. Dobra, mamy... Caffeine Pill. Alright, jesteśmy szybsi, mamy pigułkę. Feels like I'm working on sunshine. No dobra. So high chick. I czy tu była jeszcze połówka? Tak jest. Tutaj mamy 2,5 so high'ta, żeby... I klucze do leżerumu, także super. 2,5 sochata, żeby dostać diabła, tylko mówiąc. Lecimy kolejne piętro. Nie mam pojęcia, jak daleko dzisiaj zajdziemy. Mamy czyste cele, bardzo fajnie. Miejmy nadzieję, że daleko, no nie? Bo ja często robię tak, że już grałem tyle, że po prostu, wiecie, pokoje. Roluję do momentu, w którym miałem pierwszego itemu w leżerumie fajnego. Wiem, to jest bardzo niefajna, niefajny sposób, żeby grać. Ponoć z każdego ranu można wygrać. Ponoć, niekoniecznie wiecie, na każdym ramie trzeba iść na Delirium. Okej, Sticky Bombs, niestety, no cóż, poradzimy sobie i z tym. Z każdego ranu można wygrać ponoć, ale czy to jest prawda? Nie wiem. Nie jest youtuber, który nazywa się... Sinvicta, czy jakoś tak? Który ma 950 wygranych około, więc to jest dla mnie ogólnie wow, ogólnie szok. On... O Jezus, ale dostałem. On... Daje mi przekonanie, że z każdego rana da się wygrać. Jeżeli on ma tyle wygranych poziom, to nie może rolować, no nie, bo... by dostawał przegrany, prawda? Więc on musi wygrywać każdy ran. Czy no wiecie, może na przykład ran zakończyć na sercu, nie trzeba iść dalej, jeżeli nie czujecie się mocniej i tak dalej, i tak dalej. Treasure map byłoby bardzo fajne dostać za darmo. Czy się uda? Możemy też zamienić to wszystko. Nie, dostałem słuchatę za darmo, no dobra. Co nie oznacza, że nie możemy tylko jeszcze naładować, albo nie możemy zebrać monet, bo jak najbardziej możemy. Mamy luck, mamy lucky food, więc postarajmy się to. Tak, to jest mimik, skrzynka z kolcami, więc lepiej z nim zadzierać. Dobra, ciebie załatwimy, tak. Ogólnie te mięsa, które tutaj są, to są moi najmniej lubieni przeciwnicy w całej grze, więc to jest kompletna tragedia. Uuu, czy paper clip nam się przyda? No, z bombą się przyda. Otworzymy tutaj te skrzynki, bo może tutaj być coś fajnego. Ile kluczy, Jesus Christ. Jesteśmy ustawieni z kluczami aż od chest. Alright, to nie za wiele nam to piętro dało. Mamy sticky bombs niby, ale... Spróbujmy coś jeszcze poszukać, może znajdziemy. Dwa razy void, no nieprzyjemnie. Tak, tylko mucha się zespiła, także idziemy do tego voidu jak najszybciej. I nic już jest zespiło więcej. O, super, mamy baterię. Nie napinam się, wiecie, na Boss Rushum, a i takie rzeczy, bo Boss Rushum mam chyba zrobione, tak, nie mam zrobionego Mega Shotana i Delirium. Są dwie rzeczy, które muszę Kainem zrobić. Także Mega Shotan i Delirium byłoby ciężkie do zrobienia. Dostałem baterię, spoko, mogę jeszcze raz spróbować. Geofly zostałem. Actually, jeżeli nie znajdę jeszcze baterii na tym piętrze, to...
Jeżeli nie jest jednej baterii, to biorę Jar of Flies, bo Jar of Flies to jest dobry przedmiot, tak czy siak. Dobra. How? Dobra, udało się. I teraz tu. I L. O, pay to win! Fajnie. Pay to win. A co robiło pay to win? Pamiętam, że pay to win to był bardzo fajny przedmiot. Dajcie mi momencik. Dosłownie 5 sekund. Ja sobie znajdę szybko pay to win. Pay to win. Pay to win, moi drodzy. Okej, okay, sprawia, że w pokojach z treasure roomie będzie za każdym razem maszyna do rolowania przedmiotów. Czyli tu na przykład u góry była, czy mi się zdaje, nie pamiętam już. Nie było tu maszyny, ale na przykład taka maszyna jest w sklepie. Więc bardzo fajnie, że mamy pay to win. Jeżeli znajdziemy jakąś skrzynkę, w co wątpię, jeszcze weźmy tą pigułkę, czemu nie? Jeżeli znajdziemy jakąś skrzynkę na tym piętrze jeszcze na klucz, to jak najbardziej, sobie tego użyjemy. Naszego pay equipu. Pin drugim bossem, ale fajnie. Znaczy pin, tak naprawdę, pin jest bossem cięższym od Larry'ego Juniora. Ludzie mogą mówić co chcą, ale od pina jest łatwiej dostać niż od Larry'ego Juniora, takie jest moje zdanie. Nie, okej. Okay. Czego flies, niech polecą. Niech walczą. Zostaje mi jedna, czy nie? Sam jedna, tutaj. Binky, hello! Serduszko, it is up, super. Au diabła, nie ciekawie. Nie biorę nic od diabła. Jeżeli mamy się na mega szatana, jeżeli w ogóle mamy się porywać na niego, to i tak nie możemy nic brać od diabła. Nie wiem, czy kupon by nam dał za darmo coś od diabła. Możliwe, że tak, możliwe, że to zepsułem. Ale biorę Jar of Flies, ponieważ jest to, moim zdaniem, lepszy przedmiot. Okej, okay, mamy tears up z tego piętra, 7 kluczy. 6 bomb i 7 monet? 8 monet i 5 bomb. Pomyliłem się wszędzie o jedno. No nic. O, ale nieprzyjemny pokój. O, święty panie. Okej. Okay. Nawalamy i czekamy, aż wszystko po prostu zdechnie. I oczywiście omijamy wszystko po kolei. Dobra, jeden padł. A to oczywiście nie champion. Słuchaj, bardzo przyjemne jest to, że tak rzadko rzucasz tymi bombami. A powiedziałem i zaczął rzucać. Fajnie. Mogę go wykorzystać, żeby otworzył mi te muchomorki, ponieważ tu mogą być, na przykład, nie wiem, może być Magic Mash, który daje nam All Stats Up. Okej, okay, ja wam dam Confusion, proszę bardzo. I jesteście moi, Dobra, panie Popcorn, pan teraz umierasz. Okej, okay, czy pay to win nam się przyda? To wszystko zależy, no nie? Dwa duże pokoje, musimy w któryś wejść. Okej, okay, no nieprzyjemny jest to pokój, ponieważ musimy tu przechodzić, a tu się bardzo niefajnie manewruje. Tak, trochę też celuję, żeby oni celowali mi w te muchomory tutaj. A jak widzicie, oni nie są zbyt chętni na to. Chociaż kilka już rozwalili. Tak, że oni długo nie uderzają, a potem nagle robią serię. Dobra, przeżyliśmy ten pokój. No kluczyk kolejny, mega dużo kluczy. Co jest w challenge roomie? Czerwona skrzynka, możemy dostać przedmiot od diabła. Możemy dostać pająki, możemy dostać soul hearty, możemy dostać w sumie kupę te gówno. O i proszę bardzo, też prosto tego do treasure roomu, bardzo miło. Kolejne monetki, zbieramy monety na sklep oczywiście. Bo teraz mamy kuponu Pyromaniak. Okej, Pyromaniak jest bardzo dobrym podstawą do Ipraka. Bądź do czegokolwiek, co jest z bombami, krótko mówiąc. Ja teraz mogę stawiać bomby, na przykład ode mnie nie zranią te muchy, bo one wybuchają, ale mnie nie zranią. No i dzięki temu mogę się teraz leczyć wybuchami, jeśli chodzi o pyromaniaka. A tak, tylko ta mucha oczywiście mnie rani. No tak, zapomniałem. Mała mucha koło tej dużej muchy. O, możemy wejść do sklepu, super. Pyromaniak, panie i panowie, bardzo fajny przedmiot. Bardzo fajna podstawa, jeżeli uda nam się coś z tego wycisnąć, byłoby bardzo fajnie. Oczywiście naszym oczywiście marzeniem byłoby dostać na przykład Chaos w sklepie i tam wylosować, na przykład, nie wiem, właśnie Ipekak, czy Pyromaniak, czy Doktora Fetusa, czy Epic Fetusa. Fajnie byłoby dostać Doktora Fetusa, ponieważ mamy te bomby, no nie, Sticky Bombs. Ja nie wiem, czy o to chodzi. No nic. Okej, tu... O, Dime'a słyszałem. Jest tam Dime. Okej, wybuchy tam nic nie zrobią, także takie pokoje są bardzo fajne aktualnie. Keep it going. Tymi wybuchami moglibyśmy się posłużyć, żeby...
Nie wiem, czy mi się to uda. Jest bardzo ciężkie do zrobienia. Musielibyśmy poczekać, żeby ta mucha była w tym miejscu, koło tej monety, żeby ona mi wystrzeliła. O, w sumie... Jest, udało się, wow! Dostaliśmy dajma, możemy dwa kupić przedmioty w sklepie, super. Mamy bossa. Na bossa jeszcze bym się nie pojewał. Mimo wszystko, ała. Chociaż bym się pojewał, bo jeżeli ja stracę moje soul hearty, nie zdołam pokonać bossa, wiecie, bez utraty czerwonego życia, to mi się wydaje, że może być średnio. No cóż, nie wiem, czy się pojewać na niego, czy nie, zaraz się zastanowię. A najpierw nie, najpierw musimy to sklepować, bo jeżeli w sklepie będzie coś, co mnie interesuje, typu nie, restocked albo chaos, to byłoby bardzo fajnie. Bo na przykład wtedy od bossa możemy dostać nawet do Krafutusa albo Ipekak. Jeżeli dostajemy Ipekak, to jest... Oj, wszedłem do bossa przypadkowo. Jeżeli dostajemy Ipekak, to jest wygane podejście, krótko mówiąc. Albo cokolwiek tu wybucha, to jest wygane podejście. Bo tak działa właśnie pyromania. Tak działa właśnie pyromania. Dostaliśmy Mitnik, dostaliśmy Diabła. A no tak, bo teraz czekamy na anioła. No tak, no nic. Pokonaliśmy bossa, to jest najważniejsze, bossa mamy z głowy. Teraz możemy się zastanawiać, co my chcemy tu faktycznie na tym piętrze porobić. Czy mamy jakiekolwiek dyspozycje do porobienia czegoś, jak najbardziej. Czy porobimy? Nie mam pojęcia. Trzeba zobaczyć. Nie, pająku. Nie. Okej. Okej. Okay. We are good. We are good. We are good. Sklep będzie albo tu na górze, albo tu na dole. Oczywiście. Tam na dole. Oczywiście musimy przejść Elkę, żeby dostać się do sklepu. Nie może być nigdy za łatwo w tej grze. No w końcu jest odpalony hard, no nie? No ogólnie słyszałem też, że do oryginalnego Isaaca wyszedł Eternal Mode, Eternal Edition wyszła. Ja postanowiłem sobie zagrać i powiem tyle, że nie poszło mi tam najlepiej. To jest sama gra podstawowa, jest ciężka w tych 30 klatkach i w tej flashowej grafice i w tym wszystkim. Ogólnie już sama w sobie jest ciężka. Dodając do niego jeszcze Eternal Edition, to jest masakra. Ej, to było chamskie, panie. Betis, a mamy na 7, jak widzicie po lewej. Jest to najlepiej, mogło być oczywiście znacznie lepiej, na pewno nawalalibyśmy szybciej i lepiej. No ale, nie można mieć wszystkiego, prawda? Ja bym od tego dostał, to bym się zdenerwował, naprawdę. Okej. Na razie dwóch bossów mieliśmy bardzo fajnych, mam nadzieję, że trzech bossów w sumie. Bo trzeciego bossa też pokonaliśmy bardzo fajnie. Zapominam cały czas, że mamy Joy of Life. No jest full health. Chyba przynajmniej wiem, jaka to jest figułka. Zawsze jakiś plus. Okej, okay, właśnie trzeba pozbyć. Jaki mamy zasięg w ogóle? Bardzo mały. Co mnie trochę niepokoi. Ten void trzeba zamknąć przede wszystkim. Zamknąć ten void! Okej, okay, void zamknięty, teraz możemy się z tobą rozprawić. Perfecto! Co mamy w sklepie? Mamy baterię, która nam się kompletnie nie przyda. Mamy... Mums... Battle of Pills? Nie, to jest Mums Purse, tak? Nie, co to jest? Nieważne, biorę kartę. Judgment. Oh god. Nie za fajnie. Chociaż czy wziąć baterię w oczekiwaniu na to, że dostajemy jakiś lepszy przedmiot? Niekoniecznie. Bum. Nic nie ma. Dobra, nie biorę nic ze sklepu. A to może być ciekawa decyzja z mojej strony. Nie było tam serduszka, prawda? To mi się wydaje, że nie było. Wejść tam. Wejdę do tego challenge roomu po prawej u góry, bo tam mogą być soul hearty. Albo przedmiot od diabła. Nawet Gappy Style. No wiem, że teraz Gappy Style nam się nie przyda za bardzo. Frenzy the end. No tych Frenzy to mam sporo. Jeszcze ten, Jar of Lies. Deo Dead Cat! Oh god damn. O mój Boże. O mój Boże. Stracimy dwa serca. Nie wiem, czy to się opłaca. Bane Dead Cat'a aktualnie. No nie opłaca nam się. Absolutnie nam się nie opłaca. Absolutnie nam się nie opłaca, ponieważ mamy pyromaniak, no nie? Pyromaniak potrzebujemy mieć podstawę, żeby, wiecie, żeby dostać... nie będziemy mieli niebieskich, nie będzie czerwonych serc, będziemy mieli same niebieskie, to pyromaniak będzie nawet użyteczne. Oczywiście, nie będziemy dostawać od wybuchów, ale wybuchy nas leczą, leczą nam czerwone serce, także bylibyśmy nieśmiertelni. Więc wiecie, o co mi chodzi, no nie? Więc nie bierzemy dyskietę, bo to tylko nas pogrąży. Petrified Poop. Petrified Poop byłoby fajne w połączeniu z kartą Card Against Humanity. Byłoby to bardzo fajne połączenie. No nic, Judgment. Spróbujmy dostać od niego jakiś przedmiot. Jakiś HP up na przykład. Come on, stary.
bombę dostałem, żeby cię wysadzić, jak się zdenerwujesz. Come on. Okej. Alright. Dawaj, dawaj, 15 mod musimy dostać. Najmniej. Co to jest? Lead chest. What's in the box? Okej. Alright, jakiś przedmiot, który daje nam przedmioty, zawsze jest spoko. Tu mamy skrzynkę, której się nie dostaniemy, tu tinset roków nie ma, wezmę tą mapę, bo pewnie jest denerwująca. No i dobra. Lecimy. Kolejne piętro, panie i panowie. Alright, Curse of the Blind. No i zaczynamy zabawę, panie i panowie, ponieważ mamy dostęp do sklepa, mamy treasure room i musimy wziąć przedmioty na tym piętrze. Wiem, że to jest Curse of the Blind, ale musimy wziąć te przedmioty na tym piętrze, ponieważ ich potrzebujemy. Mamy bardzo małą siłę rażenia. Z takim konfiguracją byśmy nawet nie pokonali... Pokonalibyśmy nawet serca. Więc no. A musimy, my się pojawiamy na mega szatana pomału. Wow, czy ty Lil Chess dał mi bombę celową? O, nie podoba mi się ten przedmiot, ani trochę. Chociaż nie dostałem obrażeń, teraz się kapłem. No nic, nie wiem, tych grzybów, one mają mega dużo życia. Trzeba je długo tłuc. Nie ma, nie tym razem, byku, nie tym razem. Okej, kolejna moneta. Zbieramy na sklep, mamy treasure room, ale fajnie. Dobra, weźmiemy sobie muchy, bo jest to bardzo nieprzyjemny pokój. A muchy. Co robią za nas roboty? To jest mimik. Czy mam tyle mimików? No dobra, rolujemy czy bierzemy? To jest twoje pytanie. O, biorę. Koło Flame Tears, okej. Okej. Naprawdę nie jest źle. Mogło być naprawdę gorzej. Okej. Sklep będzie tricky, ponieważ będzie... W sklepie musimy wziąć przedmiot, ale nie wiemy jaki. A nie wiem, czy w sklepie jest jakiś przedmiot, który może nam zaszkodzić. Chyba nie. Ale będzie naprawdę ciekawie u diabła. Raczej u anioła. Albo u diabła. Nie wiem, gdzie wejdziemy w sumie. Tak, Dragonfly zdaje nam muchy tylko w momencie, w którym my zabijemy przeciwnika, a nie nasze muchy, więc... To trochę się... Ała, no nie mogę go dostać, mam za mały zasięg. Bro, come on. Be a bro, be a buddy. No, dziękuję. O, broken remote. It's broken. Pay to win. Nie, bierzemy pay to win. Szukamy sklepu, poszukiwaniu sklepu. Halo, sklep. O, nienawidzę takich pokoi i tych pieprzonych pająków. Ginąć, zdechnąć. Moje najbardziej znienawidzone pająki. Nawet te pająki, a to dostałem, true false. Nawet te pająki, I can see forever, nice. Nawet pająki, które walą brimstone'em, są lepsze od tych. Nawet te. Boże, dostaję jak głupiek. Dostaję. Wow, ominąłem to nawet, nie wiem jak. Otwórz się, żeby mógł je zamordować. Dobra, ci leżą. Boom, super. Co to jest? Use the diaper, use thing. Ready to win. Ja bym dostał curved horn, albo cancer. To bym wziął. Zamiast pay to win, ale pay to win na chwilę nie nam się może bardziej przydać, niż myślimy. No, dawaj. You can't do shit to me. Mamy wejście do sklepu, to damo. I mamy dime! Wow, i jeszcze będziemy mieli nickel. Tak jest. 36 monet, wow. No dobra, ryzyk fizyk, bierzemy, mamy dwa przedmioty. Haha, ciekawe. Deep pockets, more stuff to carry. Alright. I skurbak. Extra active room. Active item room. No dobra, możemy mieć teraz 2 przedmioty na spację. Bardzo przyjemne to jest. Muchy. Rozprawcie się z nimi. Wow, to było ryzykowne. Jego rozwalcie i rozwalcie mi ten... Oj, rozwalił płomień. Wojt, bardzo fajnie. Mamy bossa i super secret... O, nie. To możemy sporo zyskać. Jeżeli byśmy faktycznie pomyśleli, jak to zrobić. Dobra, tu mało, po kolei. Smodowałem bombę, ale tu na dole mam i tak beczkę, więc ja się tu nie martwię. Rozwalimy te ogniska. Tylko nie rozwalimy tych beczek. Dobra, i teraz tak. Przesuwamy skrzynki w kierunku beczki i nie marnujemy bomby. Te skrzynki mogą być fajne przedmioty, dlatego fajnie jest je sobie poużywać. Okej, okay. I teraz tą skrzynkę na dół. I będziemy mieli dostęp do obu skrzynek, za darmo. Okej. Boom.
Ło matko, ile przedmiotów. Nie za fajnych przedmiotów, no ale przedmiotów, no nie? Chociaż mamy sporo monet, mamy 27 monet. Z tego wszystkiego, tu by się paperclip przydał. Ciekawe, czy mogę tą skrzynkę stąd wyrzucić jakoś? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Manowałem tylko 3 bomby. No cóż, dobra, chodźmy na bossa. Niestety nic nam to... Więc rak mega. Spróbujmy się z nim w takim razie. Bo on jest bardzo fajnym bossem. Boże, co ja robię? Tak. Dobra. I ta bomba powinna go załatwić już. Jeszcze żyje? Chcę się obronić jakoś. Au, 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 au. Ten pająk mnie tutaj denerwuje. Dobra, leżysz. Leży, dobra. Pięknie. Pumps underwear. Mamy większy zasięg w końcu. No i idziemy na kolejne piętro, jest tu po nas. Chyba, że stracimy życie na kolcach, mam tam na dole całe serduszko. Ale czy mamy do tego dostęp? Musimy sprawdzić. Musimy sprawdzić. Jak to będzie, mogę po tą skrzynkę wejść. Tak, mamy dostęp do tego serduszka, okej. Okay. No to wejdźmy po tą skrzynkę. O nie. Pay to win. Skrzynka mogła nam dać przedmiot, który nam pozwala po kolcach chodzić, no ale... On mi zabiera 2, ale dobra, szczęście uciekłem. Całe serduszko mi kolce zabierają, wow. Myślałem, że jedno. Alright. I teraz mamy same serduszka czerwone, więc musimy się pilnować, żeby nie dostawać, ale znając mnie, ja pewnie dostanę. Okej, kolejne piętro. Dalej nie ma anioła. Liczyłem na anioła. Naprawdę liczyłem na anioła, zawiodłem się. Curse of the Unknown. Nie wiem, ile mam życia. Mam 3 czerwone serca. Muszę to zapamiętać. 3 czerwone serca. Chyba zdychaj, pan panie. Ja bym tu nie dostał. Ja bym tu nie dostał. W pierwszym pokoju dostać. Jak mówiłem, że mam nie dostać. Wow, Jesus. Okej. Okay. Jezus, nieśmiertelny. Pomocy. Mamy challenge room. W challenge roomie mimik. Ile tych mimików jest? 3 albo 4 już były. Oj, tu dostanę. W tym pokoju dostaję. Przecież jeszcze nie dostałem. Jakiś cud. One mają taki zasięg z tymi kościami, że to jest magia. Postajemy się z całych naszych sił, żeby nie dostać. Czy się to uda? Nie mam zielonego pojęcia. Na razie się udaje. Wow, Jesus, okej. Okay. Nie dałem się. Tu bym chciał bardzo wejść. Zobaczmy, co jest w tych czaszkach. Uwaga! Czarne serduszko i runa! Yeah! To może być ciekawe, jeżeli będziemy mieli dużo przedmiotów na planszy w jednym pokoju. Nie wiem, gdzie to się może stać, ale na pewno się może stać, więc zobaczymy. Alright. Panie, ja mam czarne serduszko, więc znaleźć trochę mniej boję, nie, żeby dostać. Możemy dostać 2 razy. Eternal Heart, dobra. Poczekamy sobie z tym. Dobra. Panie gówno. Panie gówno. Trzeba pana szybko pokonać. O, jestem. Aj! Dało się. Chciałem powiedzieć, że jestem w rogu. Nie mogę się tego wydusić. Baterie. Jakbyśmy jakiś przemiot zajęli, ciekawy. No i mamusia, oczywiście. Nie lubię pokoju z mamą, bo trzeba. Zanim się rozwoju przeciwnikami, trzeba uważać na mamę. Na jej rączki. Nie mam pojęcia, jak nie dostaję. Zawsze dostaję jak głupi, a teraz nagle omijam. Się nawet nie staram. No nic. Trzeba być twardym, trzeba być niezłomnym. Dobra, wy jesteście w bardzo niefajnych pozycjach tutaj, także przydałoby się was trochę rozdzielić. Chyba jeden padł. Pilnowałem sobie tego jednego, żeby mu szybko HP zbić. Dobra, i zostałeś tylko ty. No dawaj. Ja w ogóle nie mam żadnych familiarów, nie mam żadnego damage upa, chyba nie miałem ani jednego. Tak mi się wydaje. Więc to się bardzo. Dobra, Lil Huncie, dobra nas. No, okej. Okay. Klucze ni widu, ni słychu. O, mamy klucz złoty. Mamy dużo kluczy, ale warto sobie oczywiście klucze zachować. Tu się chyba dostanę, tak? Ostatnią moją bombą. Ja daję, okej. Okay. I mamy złoty klucz. Super. Dostał ogniem od razu. Ogniem piekielnym. Dobra, bym był idealnie obok niego, żeby dostał ogniem.
No nic. Otwórzmy ten kokon, żeby nie było żadnych pająków. O nie! To ci pozwoli na takie rzeczy. I dostaliśmy bombę, do której nie mamy dostępu. Super. Okej. Okay. Powiem się, że rzeczy, które potrzebujemy, czyli te, żeby robić sklep, będą... Au! Au, 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 au. Będą... Tam po lewej, po tej elce, która tam jest. Bardzo tego się obawiam. Mam nadzieję, że chociaż jedno z tych rzeczy nie będzie tam. A aktualnie, jak widzicie, ni widu, ni słychu, niczego. Bardzo nie lubię tego pokoju. Jezus, nienawidzę wręcz. Bo długo się ich bije, potem one szarżują. Jest ciężko je minąć, przez to, że cały czas nas to wpycha do siebie. Dobra, dobra, udało się. Nie powinniśmy o nich dostać już. No i nie dostaliśmy, super. Że dalej nas pociągają. Mamy czerżują, mamy chociaż czerżują. Ja mam bomb. A przydałoby się teraz, bo wiem, że te, widzicie, te przeciwników takich, to by były rozpłynięci. One się zamieniają w tych, te białe kościotrupy, które strzela. Strzelają kościami, właśnie. Dobra, została mi jedna szansa. Teraz nie mogę znowu dostać, bo straciłem moje serduszko. Nie ma tu tych roków, więc dobra. Moja nadzieja też wyrumie. Tego nie chcę. Ja naprawdę liczę na to, o czym mówiłem. Błagam, zapłacę każde pieniądze. Nie wiem, co to jest nawet. Free Dollar Bill na pewno, nie? Come on, come on, come on, come on, come on, proszę. Lemon mishap. Serio. Ale tak, really. I can see forever, przyda się na tym piętrze. O, boku jest na szczęście fajny. Okej. Okay. I tu mamy bossa, czyli sklep musi być tam po lewej u góry. Oh god. Okej. Okay. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Lemon mishap się przyda, dlaczego nie? Oh god, oh god, oh god. Nie chcę tu dostać, oni tyloma pociskami strzelają, że to jest porąbane. Okej. Okay. Okej, okay, dostać tylko czempion. Tylko czempion, tylko czempion, tylko czempion, tylko czempion. Dobra, sukces. Nie wejdę do dwóch naraz. Zachowam sobie bombę. Zachowam sobie bombę. Tu mamy secret room. I oczywiście, o, jeszcze taki przeciwników mamy, naprawdę. Seriously, nienawidzę ich. O nie! Może anioła będziemy mieli. A tak się starałem. No cóż. Happens. Dobra, tutaj ja używam moich much, ponieważ nie chcę mi się z nimi bawić. Dobranoc, panowie. Dobranoc, miło było. Idę do sklepu. Dawać go muchy. No i mają tyle życia ci. Masakra. Możemy tu wejść za darmo. Czy będzie kostka? Kostka jedynka. To jest, jak widzę, D4. D4 mi się nie widzi. Mamy narysowane w pewnym danym rogu tej kostki D4. Tu możemy wejść i zrobić hajs za darmo. Nie chcę tego rolować. D4 namaluje przedmioty wszystkie, które my mamy. Więc to nie będzie fajne. Czemu mówię, że mamy sklep? Dopiero teraz mamy sklep. Dobra, trochę tych much będziemy mieli na bossa. Potem pierwszy jest matka, a my nie jesteśmy w ogóle przygotowani. Nie mamy w ogóle przedmiotów. Nic, zero. Nie dostaliśmy kompletnie nic. To aż boli. Mama mega. O, Steam Sale, proszę bardzo. Steam Sale na kolejne piętrze jak najbardziej. Spróbujmy sobie zrolować coś, może dostaniemy coś fajnego. Chaos! Okej, okay, i teraz mamy mega duże szanse, ultra duże szanse, że będziemy mieli na następnym piętrze ciekawie. Jeszcze tu oczywiście, jak widzicie, mamy blank card. Blank carda nie dostaniemy w żaden sposób. Chociaż w sensie znalazłby się pewnie sposób, ale wątpię, że się taki znajdzie. Blank card po prostu uaktywnia nam na przykład runy i karty, które mamy, nie używając kart i run. Czyli to jest po prostu taki karta mimik, no nie? Dobra, bossem jest... Gish. Okej, okay, na ciebie Gishu, ja poczekam z Lemon Miska, żebyś tu wylądował. Bo wiem, że skoczysz. Dobrze. Wyszło.
wyszedł mój Lemon Mishap. Najgorzej, nie najlepiej, ale... ale wyszedł. Jeszcze jest tak prosty, bo mamy tak prostych bossów ogólnie przez cały ten run, że to jest magia. Okej, okay, anioł? Nie, wstaliśmy małego gisza. My się wydaje, że ten run mamy słaby przez to, że mamy takie, same, takie słabe przedmioty, no nie? To raz, a dwa, że nie dostajemy w ogóle anioła i diabła. Dostaliśmy tylko raz. Nie wzięliśmy nic z tamtego. Z tamtych, tych, więc... no, słabo. Obyśmy nie dostali Curse of the Blind, błagam. Błagam. Jest, dostaliśmy czyste piętro. Bardzo miło. Ło, dwa razy monstry już nie jest miłe. Ej, what the fuck, man? What the fuck, man? Come on, man. Oj, super, i diabeł się poszedł zjebać. Dzisiaj... today's not the day. Czy dostaję na monstro, to w ogóle... dwa razy dostałem na monstro. Nie, trzy razy już dostałem na monstro. What? Ten dzień jest jakiś przeklęty, mówię wam. Jeżeli nie dostaniemy IPKK, to ja nie widzę tego. Mówię szczerze. Nie dostaliśmy nic, dostaliśmy monetę. Ale... wiecie. Szkoda zachodu. Macie Lemon Mishap. To jest najsilniejsze, co mam aktualnie. Lemon Mishap. Aż przykre, mój Boże. Speed up. Film jest jak I'm walking on sunshine. To sobie użyję. I wezmę to. Nie wiem, czy nam się Jaja przyda. Jaja jest bardzo fajna na Gitmoda. Ale my nie jesteśmy na Gitmodzie, jesteśmy na hard modzie. Więc trochę lipa. No cóż. Jakbyśmy mieli na przykład, nie wiem, Tiny Rock. Tylko Trinket, wiecie. To by było bardzo fajne. No mamy też, że mamy pay to win. Miałem bomb, mamy 4 monety. Miejmy nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Może dostajemy monetę. Teraz. Oj, 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 oj. Jesus, okej, okay, okej. Okay. Dobra, o, bomba. Plus. Nie, dostaliśmy tylko pikułkę Feels Like I'm Walking on Sunshine. Świetnie. Uuu, mój Boże Święty. O nie. Ludowiko Technik, to jest jeden z lepszych przedmiotów w grze, jednak ja go muszę zerować. Nie mam... nie mam jak, nie mam czym. God damn it. Muszę znaleźć coś. Czy ja dostaję obecnie, jak tu użyję Feels Like I'm Walking on Sunshine. A, nic tu nie daje, okej. Okay. Chciałem się wyzwanić, no nic. No nic. Okej, okay, naszą nadzieją nie jest sklep, bo nie mamy nawet przymiotów na sklep, więc... pająki z czerwonej też nienawidzę. Czy pająki z Brimstone są naprawdę lepsze. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, czy będzie coś z tego ranu. Ja tutaj nie widzę aktualnie żadnej możliwości. Naprawdę, żadnej. Gramy już 34 minuty i nic z tego nie wynikło. Chciałbym was zakup, panie i panowie. God damn it. Oh god, okej. Okay. Oh god, aaa, nie wyrobiłem na zakręcie. Dostaję monety cały czas, nie chcę monet. Czemu dostaję bossów? To podejście jest tak mega dziwne. Przynajmniej dla mnie. Zobaczyłem o nie, mam stone, nope. Ja zobaczyłem pyromaniaka, to pomyślałem sobie, dostaję pewnie i pykak następny. Nope. No i ten sklep. Utwierdza mnie w przekonaniu, że nic z tego nie będzie. Nic nie będzie z tego podejścia. Na cholera mi pyromania, skoro nie mam ani bomb, ani przedmiotów, które mogę bomby rzucać. Nic kompletnie nie mam. Mam chaos. Nic z tego nie wynikło. Nic mi to nie dało. Dalej mam szansę dostać to, co chcę. Naprawdę dalej mam szansę dostać to, co ja chcę. Bo nawet z bossa możemy dostać. Bossem jest matka, więc dostajemy Polaroid i... Polaroid i... Boże, negatyw, no. Dostajemy niespodzianki. Może nam u anioła będzie coś ciekawego. Gotowie Isaac's Head. Więcej pocisków. Nie, my idziemy do tego rumu. Ja się nie poddam. Ja się naprawdę nie poddam. Dowiodę swego dzisiaj. Każde podejście ponoć można ugrać. Nie wierzę w to aktualnie. Czy będzie nam dane zagrać fajny run dzisiaj? Uwaga, let's see. Holy water mi nie jest potrzebne. Really? Deconomicon. 10 bomb, nie jest mi potrzebne.
A brakuje mi. Brakuje mi, żeby to jeszcze raz zolować. Nie mam bomb, nie mam nic. Wszystko wkładam w tą maszynę, bo to jest ostatni też room nasz. Chyba, że znajdziemy, nie wiem, Forget Me Now, czy coś tego typu. To jeszcze będziemy mieli, ała, szansę. A tak to ja tego nie widzę. Nie wiem nawet, czy matkę pokonamy. Będąc całkowicie szczerym. Mamy bombę, możemy próbować. Dawaj go, dawaj go. Dobra. Monetę. Okej. O nie, znowu pokój tego typu. I hate it, I hate it, I hate it, I hate it. Isaac to jest gra, która się siada i może być albo bardzo fajna, albo bardzo niefajna. Krótko mówiąc, czy cały czas działasz? Cały czas, mój Boże. Dobra, spróbujemy na górze jeszcze. Come on. Dasz radę, wierzę w ciebie bardzo mocno. Okej, okay. Come on. Sejo. To się nie może tak skończyć. To się nie może tak skończyć. Tak, wiem, że tu jest zamknięte. Potrzebujemy mieć jedno serce, żeby tam wejść. Czerwone, oczywiście. Nie mogę nigdzie wejść, nie mogę nigdzie nic zrobić. Tu mogłem wejść wcześniej, nie mam monet, więc nie mam co tam wchodzić. Nie mam bomb, żeby to wysadzić, nie mam nic. Nie mam dyspozycji na przyszłość. A, świetnie. Chodź tu, bo... Inaczej cię nie załatwię. O, kolega już przyszedł, super. Fajnie, że mam HP, żeby was bić, nie? O nie! Czy jest tutaj obrażenia w ogóle w tym? Nie. To podejście jest... To jest jedno z gorszych podejść, jakie miałem w tej grze. Co to ja... Wydaje mi się po prostu, że ja to podejście zepsułem masakrycznie i... No. Mi się wydaje, że ja to podejście zepsułem masakrycznie, ale naprawdę, gorszego podejścia nie widziałem. Może po prostu miałem pecha z Chaosem, może miałem pecha, że nie dostałem przedmiotu pod Pyromaniaka, no ale zdarza się, prawda? Także cóż, to było moje podejście w Isaacu, to był pierwszy odcinek z Isaaca na tym kanale, w odcinku na pewno będzie więcej. I teraz widzicie właśnie, dlaczego ja reroluję pokoje na samym początku, no nie? No cóż, nasz winstick aktualnie jest minus 3. Jest trochę gówniana, ale mam nadzieję, że się zrehabilitujemy w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zostawcie subskrypcję, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, moje drodzy, na razie, cześć, pa i do zobaczenia w następnym materiałach z Isaaca. Trzymajcie się, pa, pa.